Sanatorium Miłości, królowa turnusu w szpitalu. Przełamałam ból, to z pewnością jedna z najpopularniejszych uczestniczek ostatniej edycji, Sanatorium Miłości. Nie bez powodu objęła tron królowej turnusu. Krótko po zakończeniu emisji programu, Maria trafiła do szpitala i przeszła poważną operację. Teraz walczy o pełną sprawność. Królowa turnusu Sanatorium Miłości trafiła do szpitala. Maria z popularnego programu dla seniorów i seniorek poszukujących miłości, była bez wątpienia jedną z najbarwniejszych i najpopularniejszych postaci ostatniego sezonu. Kobieta zaskarbiła sobie sympatię zarówno widzów, jak i pozostałych kuracjuszy i kuracjuszek. Nie bez powodu została wybrana królową turnusu i zasiadła na tronie u boku Stanisława. Choć nie udało jej się znaleźć szczęścia z żadnym z uczestników, wiele wskazuje na to, że opuściła Krynicę zdrój spełniona. Niestety, krótko po zakończeniu emisji, Sanatorium Miłości, Maria poinformowała w sieci, że trafiła do szpitala. W krótkim poście, który umieściła na swoim Facebooku, poprosiła swoich odbiorców o trzymanie kciuków. Wówczas nie było jeszcze wiadomo, na jaki zabieg czeka seniorka. W ostatnich miesiącach Maria poinformowała w sieci o swojej znacznej metamorfozie. Kobieta skorzystała z diety, dzięki której sporo schudła. Seniorka postanowiła zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę, wykluczając z jadłospisu szereg produktów. Jak informowała, chodzi między innymi o potrawy mączne, słodycze, ryż i makaron. Z jej posiłków zniknął również cukier. Zaczęła jeść przede wszystkim potrawy opierające się na jajkach, mięsie, rybach, mleku, serze oraz zupach. Ostatecznie kobiecie udało się zrzucić 12 kg w przeciągu zaledwie 3 miesięcy. Postępami w walce o zdrowie i zgrabną sylwetkę chętnie dzieliła się w swoich mediach społecznościowych. Nie wiadomo, czy odchudzanie było częścią przygotowań do planowanej operacji, którą Maria z Sanatorium Miłości przeszła w ostatnim czasie, z pewnością można jednak przyznać, ten ruch może pomóc kobiecie w rekonwalescencji. Królowa turnusu z Sanatorium Miłości miała wymieniane biodro, okazuje się bowiem, że Maria niedawno przeszła wymianę biodra. Choć zabieg był zaplanowany już wcześniej, kobieta wyraźnie przejmowała się jego wynikiem. W mediach społecznościowych prosiła swoich przyjaciół i fanów o modlitwę w jej sprawie. Ostatecznie wszystko zakończyło się dobrze, a bohaterce, Sanatorium Miłości, wszczepiono endoprotezę. O postępach w rekonwalescencji dowiadujemy się z jej Facebooka. W kolejnych publikacjach czytamy, że operacja Marii się udała, a ona serdecznie dziękuje lekarzom, którzy dbali o jej zdrowie i samopoczucie. Powrót do sprawności nie jest jednak łatwy, o czym kobieta przekonała się zaledwie kilka dni po zabiegu.
Niedawno kobiecie udało się pokonać przeciwności losu i po raz pierwszy opuścić salę szpitalną oraz wyjść do ogrodu. Pochwaliła się wówczas, że udało jej się przełamać ból. Nie ma co się dziwić. Powrót do pełnej sprawności w przypadku wymiany biodra może potrwać około od 3 do 4 miesięcy, a nawet do pół roku. Najbliższy czas Maria spędzi najprawdopodobniej poruszając się na wózku inwalidzkim.